Dzień dobry Państwu, Andrzej Połasz, Gazeta Giełdy Parkiet. Witamy Państwa na dzisiejszym forum inwestycyjnym Parkietu. Pierwszy panel dyskusyjny będzie o tym, jak obronić oszczędności przed inflacją i na jakiego typu fundusze inwestycyjne postawić w obecnej sytuacji rynkowej. Gośćmi tego panelu są Zbigniew Wójtowicz, prezes Inwestor z TFI. Dobry. Pan Dariusz Kędziora, dyrektor zespołu zarządzania instrumentami dłużnymi PKO TFI. Dzień dobry, witam Państwa. Pan Tomasz Matras, szef Biura Rynku Akcji TFI PZU. Dzień dobry. Oraz pan Szymon Nowak, analityk, ekspert rynku funduszy, biuro maklerskie BNP Paribas. Dzień dobry. Szanowni Państwo, jak obronić kapitał przed inflacją? Prawdopodobnie gdyby takie pytanie zadać rok czy dwa lata temu, ta odpowiedź wydawałaby się całkiem łatwa. Tymczasem według ostatnich odczytów w Polsce inflacja to jest 7,8%. Wygląda na to, że sama obrona kapitału przed utratą wartości to jest spore wyzwanie. Tymczasem według prognoz NBP w przyszłym roku inflacja sięgnie 5,8%. Po pierwsze, jakie jest waszym zdaniem ryzyko, że ten wzrost cen może się okazać jednak wyższy niż dzisiaj zakłada Narodowy Bank Polski? Może jako pierwszego poproszę o zabranie głosu pana Zbigniewa Wójtowicza. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Narodowy Bank Polski w naturalny sposób dzieli się z nami swoimi oczekiwaniami czy prognozami odnośnie inflacji, dokładnie mówiąc projekcją inflacji. I to doświadczenie tych ostatnich trzech projekcji tegorocznych jest takie, że tej inflacji mocno nie doszacowywał. Czyli ta pierwsza projekcja tegoroczna z marca jakby mówiła nam, że tu problemu żadnego nie ma i nie będzie, a jeżeli jakiś będzie, to przejściowy i potrwa chwilę i nie ma powodu do niepokoju. Ta ostatnia pokazuje, że ten powód do niepokoju jest i na pewno mają go już i będą mieli ci, którzy myślą, jak ochronić swój kapitał przed inflacją. Jeżeli chodzi o przyszły rok, to znaczy ogólnie o prognozowanie inflacji, to trzeba pamiętać, że jest jak zawsze w przyszłości mnóstwo elementów, które przewidzieć czy zaprognozować trudno. Natomiast w szczególności tutaj wchodzą w grę ceny energii, ceny żywności tą prognozę obciąża i na to bank centralny, można powiedzieć, zwłaszcza takiego mało średniego kraju, jakim jest Polska, wpływu nie ma żadnego, więc jeżeli stamtąd będą jakieś negatywne niespodzianki dalej płynęły, to z takim ryzykiem trzeba się liczyć. A drugi element jest taki, że dopiero teraz z każdym tygodniem, nawet już nie miesiącem, patrząc na to, na artykuły choćby w mediach, czy rozmawiając z firmami, z pracownikami, widać, że to sprzężenie ceny płace zaczyna narastać, więc stąd z tej strony też może przyjść niespodzianka, czy niespodzianka, może to rzutować in minus na przyszłoroczną inflację. A jedyne chyba, co tak mogę wskazać w drugą stronę na plus, to jest to, że w tych projekcjach Narodowego Banku Polskiego nie zakłada się podwyżek stóp, to znaczy Narodowy Bank Polski zakłada, że stopy zostają na tym poziomie, które są w momencie, kiedy projekcja jest publikowana, natomiast te stopy są podnoszone i oczywiście one nie wpływają od razu na procesy inflacyjne, ale gdzieś pod koniec roku to będzie już pewnie bardziej odczuwalne. Panie Dariuszu, a czy rzeczywiście może być tak jak sugeruje prezes Narodowego Banku Polskiego, że ta inflacja to jest zjawisko przejściowe i jednak w kolejnych latach ona powinna wygasać? Czy oczywiście jest taki scenariusz, ale myślę, że tutaj dobrze podsumował dyskusję wokół
terminu tymczasowość inflacji Jerome Powell w listopadzie, kiedy powiedział, że już powinniśmy przestać używać tego terminu, ponieważ dla różnych ludzi ta tymczasowość oznacza co innego. Widać już bardzo wyraźnie, że te prognozy, które analitycy, banki centralne przedstawiali jeszcze pół roku temu, kiedy mówili o tymczasowości inflacji, że one były błędne, nie sprawdziły się. Ta inflacja jest dużo bardziej uporczywa i dużo wyższa niż sądziliśmy to jeszcze pół roku temu. Przyczyniło się to wiele czynników, o których częściej pan Zbigniew już wspomniał. Natomiast ja też nie wykluczam takiego scenariusza. Mamy oczywiście do czynienia z wieloma strukturalnymi zmianami w gospodarce. Cykle robią się coraz szybsze. Też nie wykluczam takiego scenariusza, że rzeczywiście w drugiej połowie 2020 roku możemy mieć do czynienia ze spadkiem inflacji. Widzimy, że są takie sygnały, które obserwujemy z gospodarki, które wskazują, że już to tempo inflacji może wyhamowywać. Chociażby takim głównym problemem, z którym się zmaga gospodarka, to jest niedostosowanie popytu i podaży, problemy w łańcuchach dostaw, czy problemy z produkcją dóbr. Widać też, że już przedsiębiorstwa zaczęły gromadzić zapasy, ceny frachtu międzynarodowego zaczęły spadać, więc są już takie pierwsze jaskółki, które mogą wskazywać, że ta presja inflacyjna w najbliższych miesiącach będzie odpuszczać, ale tak jak pan Zbigniew powiedział, też nie wiemy, co będzie z cenami energii, z cenami gazu ziemnego na świecie, więc tutaj nakładają się wiele dużych strukturalnych zmian, które w tym momencie przechodzą przez gospodarkę. I mi się wydaje, że najlepszym tutaj zachowaniem się, jeśli chodzi o prognozy, to jest duża pokora. Jeśli chodzi o pewność co do tych prognoz, jakby musimy być tutaj elastyczni, dostosowywać swoje zachowanie i swoją pozycję inwestycyjną do informacji, które do nas napływają. Więc tutaj zgadzam się, że jest taki scenariusz, że ta inflacja może zawrócić w drugiej połowie roku, aczkolwiek ona jest obarczona bardzo dużą niepewnością. A jak w związku z tym wyglądają prognozy PKO TFI, jeśli chodzi o ścieżkę podwyżek stóp procentowych w przyszłym roku? Czy te stopy procentowe zostaną jeszcze podniesione w styczniu, czy w ogóle w pierwszym kwartale? Tak, wydaje nam się, że stopy procentowe będą dalej podnoszone. Właściwie patrząc na stan gospodarki i to, co dzieje się obecnie z inflacją, to wszystko wskazuje na to, że te stopy powinny być dalej podnoszone. Pytanie pojawia się, gdzie będzie ten koniec, ta tak zwana stopa terminowa stóp procentowych w Polsce. Widać, że w Czechach czy na Węgrzech mówimy tutaj już właściwie o poziomie 4-5%. W Polsce wycenę w tym momencie rynek wycenia stopę terminową na powyżej 3%, ale nie dużo powyżej 3%. Wydaje nam się, że w tym momencie jest to dosyć racjonalna wycena. To, czy ta stopa terminowa powinna być dużo wyżej, czy może zatrzymamy się na przykład na poziomie 3%, będzie pewnie uzależnione od tego, jak ta inflacja będzie się kształtowała. Pewnie w drugim kwartale będziemy już bardziej mieli więcej informacji, będziemy wiedzieli, jak ona będzie mogła wyglądać w drugiej połowie roku, więc wtedy z większą dozą prawdopodobieństwa będziemy mogli określać, ile tych podwyżek stóp procentowych jest potrzebne. Ale na ten moment można pewnie śmiało powiedzieć, że potrzebujemy więcej podwyżek stóp procentowych i pewnie te stopy procentowe będą podnoszone przez Radę Polityki Pieniężnej. Czyli jak słyszymy, jest jeszcze sporo niewiadomych co do wysokości stóp procentowych, i też prawdopodobnie reakcji rynku i reakcji inwestorów na te zmiany, szczególnie jeśli chodzi o fundusze dłużne. Panie Szymonie, ostatnio z funduszy dłużnych uciekają klienci, odpływy sięgają kilku miliardów miesięcznie. Czy grudzień będzie pod tym względem lepszy?
Wydaje się, że gdzieś już jesteśmy w szczycie tych odpływów. No, należy mieć na uwadze, że klienci funduszy generalnie to są klienci średnio czy długoterminowi, a nie klienci, którzy timingują wejście na rynek. I to powoduje też, że no, klienci właśnie na rynku funduszy charakteryzują się tym, że przede wszystkim patrzą na przeszłe stopy zwrotu. No i to niejako właśnie przekłada się na to, że często jakiś szczyt napływów jest na lokalnych górkach, no bo jest po fali dużych wzrostów i z kolei odpływów po skali spadków, więc szczególnie tutaj w wypadku konserwatywnych inwestorów, którzy mają większość funduszy w dłużnych portfelach, no na niektórych długoterminowych funduszach po zobaczeniu stopy zwrotu minus 10% w dosyć krótkim czasie, no to te odpływy jakby nie powinny dziwić. Natomiast no wydaje się, że gdzieś już ten skala tych odpływów powinna wyhamować też wraz gdzieś z docierającą narracją, że możemy mieć właśnie szczyt inflacji i szczyt rentowności, więc gdzieś ta komunikacja, że na dłuższy, średni termin te fundusze zaczynają być atrakcyjne, wydaje się, że no powoli, oczywiście to też będzie rozłożone w czasie, ale gdzieś może do klientów docierać, więc wydaje się, że gdzieś no ten odpływy już powoli powinny wygasać, ale czy zobaczymy napływy w krótkim czasie, no to wydaje mi się, że jest jeszcze kwestia miesięcy. Tych napływów też nie widać do funduszy akcji polskich albo są bardzo minimalne, mimo że ostatnie dwa lata pod względem wyniku były bardzo udane. Ten rok dla wielu funduszy może być, zdaje się, nawet najlepszy w historii. Panie Tomaszu, dlaczego do funduszy akcji polskich klienci nie rgną, nie inwestują tam swoich oszczędności? Znaczy, mnie się wydaje, że pierwsza i podstawowa rzecz to jest taka, że o tyle, o ile rynek po stronie dłużnej został mocno, mocno zaskoczony i to wszyscy, i to zarówno inwestorzy, jak i klienci byli zaskoczeni skalą spadków, inflacją, podwyżką stóp procentowych, o tyle ten rok też jest pewnym zaskoczeniem, myślę, dla większości inwestorów na rynkach akcji. Ja myślę, że na początku roku nikt się nie spodziewał takiego scenariusza, jaki się zrealizował w tym roku. Mówię w szczególności tu o rynku polskim, tak, bo na rynkach globalnych to myślę, że inwestorzy przyzwyczaili się do wysokich stóp zwrotu. Natomiast rynek polski był sporym zaskoczeniem. Nikt nie spodziewał się, że sektor bankowy, niektóre banki po 200 czy 300% urosły w tym roku i to też miało istotny wpływ na stopy zwrotu indeksów warszawskiej giełdy. No i myślę, że to z tego, głównie z tego wynikało. To też myślę, że też polscy społeczeństwo polskie też nie jest społeczeństwem, które aktywnie inwestuje na rynkach akcji. Cały czas jesteśmy takim społeczeństwem, które się uczy, edukuje, tak, uczy się tego rynku kapitałowego, wiedzy o rynkach finansowych, więc myślę, że to z biegiem lat się będzie trochę, zresztą już widać, tak, już się, jeżeli popatrzymy na udziały chociażby inwestorów indywidualnych w obrotach na polskiej giełdzie, to już jest to, że tak powiem, spory udział mają, tak, więc to się zmienia i wydaje mi się, że akurat patrząc na giełdę papierów wartościowych, to na polską giełdę, wydaje mi się, że z takim delikatnym optymizmem możemy patrzeć na przyszły rok i kolejny. No oczywiście ryzyk jest dużo, tak, ale to myślę, że na większości rynków te ryzyka się pojawiają. Natomiast no, takim komponentem, który wydaje mi się może zmieniać pogląd, jeżeli w ogóle taką sytuację, to długoterminowo na naszym rynku, to są fundusze PPK, czyli takie źródło napływu kapitału na rynek, coś czego nie było, co się pojawiło. Też wydaje się, że reforma OFE też jest odsunięta w czasie, więc w kontekście, analizując to, co przyniesie przyszły rok, mówię tu głównie o funduszach obligacyjnych, czy w ogóle rynku obligacji, to wydaje się, że jedyną klasą aktywów, która ma jakiś potencjał i w ogóle może podjąć, że tak powiem, walkę z inflacją, no to są, nie wiem, stety albo niestety, to są akcje, tak? I to zarówno polskie, jak i pewnie zagraniczne. Także zakładam, że oczywiście nie spodziewamy się, że tu nagle
klienci ruszą szturmem i będą gigantyczne napływy do funduszy akcyjnych, ale wydaje mi się, że w takim środowisku jak obecnie, zresztą to już było w tym roku też widać, były takie okresy, gdzie te napływy się zaczęły pojawiać, więc przyszły rok no może być, że jak powiem, pozytywny, tak, i te napływy się mogą pojawić. Przejdźmy zatem do głównego tematu naszej dyskusji, czyli właśnie sposobów ochrony przed inflacją. Panie prezesie, jak portfel funduszy powinien być skonstruowany, aby przyniósł w przyszłości stopę zwrotu wyższą od inflacji, która, jak wiemy, może się jeszcze utrzymywać na wysokim poziomie? Bardzo długi i złożony, postaram się bardzo możliwie krótko odpowiedzieć na pytanie. Znaczy, dla mnie punktem wyjścia jest to, żeby oderwać się od myślenia w kategorii najbliższego roku. No bo w naturalny sposób takie rozmowy jakby często koncentrują się na coś, co się wydarzyło w roku poprzednim, czego można się spodziewać albo czego się spodziewamy w kolejnych 12 miesiącach. Natomiast zbudowanie portfela, który będzie miał jakąś racjonalną szansę w średnim i dłuższym terminie z inflacją wygrywać, no to jest właśnie zadanie na lata, a nie w perspektywie kolejnych 12 miesięcy, bo jeśli popatrzymy na historię i na te okresy, na historię z ostatnich tam kilkudziesięciu lat i na te okresy, kiedy inflacja była większym problemem, można, patrząc na te doświadczenia, można powiedzieć, że aktywami, które mają szansę wygrać czy wygrywały w przeszłości z inflacją, były akcje, to były też metale szlachetne, nieruchomości, obligacje inflacyjne, no i pewne inne klasy takich trwałych aktywów, których ceny rosły wraz z inflacją i w ten sposób stanowiły albo zabezpieczenie przed inflacją, albo dawały zarobić realnie dodatnią, znaczy wypracować realnie dodatnią stopę zwrotu, czyli zarobić więcej nawet niż inflacja. Tylko że to są jakby pewne prawidłowości, które sprawdzają się w średni albo w dłuższym okresie. Natomiast jeżeli będziemy myśleli w perspektywie roku, mogą się okazać pułapką, bo proszę popatrzeć na to, co się choćby wydarzyło z cenami złota w roku bieżącym. No mamy środowisko, które można powiedzieć dla złota jest potencjalnie korzystne i to aktywo przed inflacją dobrze chroni. Natomiast w rok bieżący no skończymy z ujemną, najprawdopodobniej z ujemną stopą zwrotu na tej klasie aktywów. Ale jeżeli już byśmy popatrzyli na tą samą klasę aktywów z perspektywy trzech ostatnich lat, no to ta stopa zwrotu jest już bardzo atrakcyjna. Więc patrząc w przód, zacząłbym od tego, że pomyślmy o naszym portfelu nie w perspektywie kolejnych 12 miesięcy, czyli dzisiaj miałem depozyt roczny, on przynosi 0 i przy inflacji 7 czy 8 to zamieni go na roczną inwestycję w akcje, złoto i jakieś 2-3 i trochę surowców dorzucę, tylko właśnie portfel na dłużej, no i on będzie no właśnie zbudowany o te klasy aktywów, o których powinien być zbudowany pewnie w proporcjach dostosowanych do danego inwestora właśnie w oparciu o te klasy aktywów, o których powiedziałem, jaka część będzie w akcjach, które są historycznie tutaj najlepiej radziły w zmaganiach z inflacją, no to już zależy od profilu danego inwestora. Tak, ten profil inwestora oczywiście trzeba brać pod uwagę. Pewnie nie ma takiego idealnego portfela dla każdego. Panie Dariuszu, w swojej ofercie funduszu PKO TFI ma też fundusze obligacji, które inwestują w obligacje wyceniane w tak zwanych twardych walutach. One się całkiem dobrze spisały w tym roku. Złoty dosyć mocno się osłabiał. Czy to też jest jakiś pomysł na właśnie tego typu fundusz w portfelu na, powiedzmy, przyszły rok? No to oczywiście będzie zależało od kwestii, no, co się będzie działo z kursem walutowym na złotówce. Ale tak, jeśli bym mógł
cofnę cię może krok wstecz i jakby odpowiadając na pytanie, no jak powinniśmy konstruować ten portfel inwestycyjny, czy które fundusze wybierać, to tutaj całkowicie się zgadzam, że no inwestowanie to jest proces długoterminowy, który jest obliczony na to, żeby nasz portfel dobrze się zachowywał, czy przynosił satysfakcjonujące stopy zwrotu w długim terminie, bez względu na cykle koniunkturalne, które występują w krótszych okresach. I mi się wydaje, że tak trzeba podchodzić do konstruowania portfela i funduszu. Ja tu może, jeśli mogę pokusić się o taką anegdotę, to ja lubię myśleć o długoterminowym inwestowaniu jako budowaniu drużyny piłkarskiej. Wiadomo, że żadna drużyna piłkarska nie wygra, nawet jeśli będzie miała najlepszego napastnika na świecie. Sami to dobrze wiemy, nawet nieraz ciężko wyjść z grupy. No i ta drużyna piłkarska powinna być skonstruowana zarówno z napastników, jak i z obrońców. I wydaje mi się, że tak powinniśmy patrzeć na swój portfel inwestycyjny i tak dobierać fundusze, żeby w tym naszym portfelu byli zarówno zawodnicy ofensywni, jak i defensywni. W zależności od naszego view rynkowego na powiedzmy kolejny rok czy kolejne dwa lata możemy tą drużynę przebudowywać, żeby była ona bardziej nastawiona ofensywnie lub bardziej defensywnie, ale no musi posiadać wszystkie te elementy, jeśli to ma zagrać. Patrząc na przyszły rok, no to ja bym tą drużynę swoją ustawiał bardziej defensywnie. Wydaje mi się, że no tutaj rozwiązania bardziej ryzykowne no, mogą w przyszłym roku się gorzej zachowywać niż w tym roku, więc tutaj rozwiązania bardziej defensywne są jak najbardziej czymś, co bym rekomendował. I w tym zakresie chociażby fundusze, o których Pan wspomniał, czyli inwestujące w obligacje w walutach twardych, mogą sobie poradzić bardzo dobrze, no bo też wiadomo, że jeśli będziemy mieli do czynienia z przeceną na rynkach aktywów bardziej ryzykownych, chociażby akcji, no to zawsze to jest środowisko, które wspiera aktywa bardziej bezpieczne, obligacje, ale również wspiera waluty twarde, euro czy dolara. I tutaj też to może być dodatkowa stopa zwrotu dla inwestorów chcących szukać dywersyfikacji i zabezpieczenia swojego portfela. Panie Tomaszu, Pan wspomniał o tym, że to jednak akcje w przyszłym roku miałyby szansę na pokonanie inflacji. Czy zgadza się Pan z tymi poprzednimi opiniami? Jak Pan radziłby zbudować tę piłkarską drużynę, która miałaby odnosić sukces? Znaczy, jeżeli popatrzymy na to, jak wysoka ma być inflacja w przyszłym roku i jak wygląda w tej chwili rynek obligacji, no to wydaje się, że to jest mało prawdopodobne, żeby obligacje, że tak powiem, ochroniły przed inflacją, tak? No, co nie oznacza, że tych obligacji mamy nie mieć, tak? Bo rzeczywiście, znaczy my uważamy, że w ogóle pierwsza połowa roku to raczej powinniśmy, patrząc w tej chwili na taką relatywną atrakcyjność, to raczej na takich bezpiecznych instrumentach krótkoterminowych po tej stronie dłużnej być. Ten spread pomiędzy rentownościami długich i krótkich obligacji jest na tyle niewielki, że pytanie, czy warto brać takie ryzyko i w pierwszej połowie roku rzeczywiście inwestować w obligacje długoterminowe. Wypada to zdecydowanie na korzyść inwestycji na tym krótkim końcu. Naszym zdaniem lepsze środowisko dla funduszy obligacyjnych no będzie w drugiej połowie roku. Tak? Wtedy też już ta inflacja powinna zacząć spadać. Już będziemy po cyklu pewnie podwyżek stóp procentowych, więc jak najbardziej takie środowisko sprzyjające dla funduszy obligacyjnych pojawi się pewnie gdzieś w okresie wakacyjnym i to będzie ten moment, kiedy będzie trzeba, czy będzie należało zainwestować w fundusze obligacyjne.
Natomiast no, w skali całego roku no, trudno zakładać, żeby tutaj, żeby tego typu inwestycje zachowywały się, że tak powiem, przyniosły wyższą stopę zwrotu niż inflacja. No, inflacja jest po prostu bardzo, bardzo wysoka. I w tym kontekście uważam, że jeżeli w ogóle mówić o tym, oczywiście zgadzam się z panem Zbigniewem, że najlepiej to jest patrzeć w perspektywie długoterminowej, a nie w perspektywie jednego roku. Tak? Ten przyszły rok moim zdaniem będzie dosyć wymagającym rokiem również na rynkach akcji. Przypomnę, że jesteśmy kończy się rok 2021, gdzie te stopy zwrotu na większości rynków były bardzo wysokie. Do niedawna również w Polsce, w tej chwili obserwujemy lekką korektę, ale nadal są to wysokie dodatnie stopy zwrotu i moim zdaniem ten przyszły rok może być bardziej wymagający. Natomiast jeżeli mówić już w ogóle o tym, żeby o jakiejś klasie aktywów, która ma szansę pobić inflację, no to niestety się to wiąże z wzięciem większego ryzyka, co oznacza po prostu inwestycje na rynkach akcyjnych. Aczkolwiek no naszym zdaniem przyszły rok będzie o tyle ciężki, że nie zakładamy, że się powtórzy scenariusz taki jak w tym roku, gdzie de facto wszystkie indeksy jak od linijki rosły, wszystkie spółki rosły. Przyszły rok, patrząc na stopy zwrotu z indeksów, mówię tu w tej chwili o Polsce, te stopy raczej będą niskie, zakładamy, że będą dodatnie, ale niskie, niskie dodatnie i tutaj kluczowa będzie, że tak powiem, selekcja w ramach sektorów, czy nawet poszczególnych spółek, tak? I tutaj duża rola będzie, że tak powiem, po stronie takiej analitycznej, jeżeli chodzi o zarządzanie funduszami. Dlatego uważamy, że przyszły rok powinien to być rok bardziej funduszy takich aktywnie zarządzanych, mniej funduszy benchmarkowych, tak? Bo rzeczywiście to może być wymagający rok dla takiego szerokiego rynku. No i też pewnie nie zakładam tutaj, że gdzieś tam te rynki zagraniczne się będą słabo zachowywać. Oczywiście jest jakieś ryzyko wynikające ze spowolnienia gospodarczego, ze spowolnienia w Chinach, tak, jakieś ryzyka geopolityczne są gdzieś tam, pojawiają się na horyzoncie. Ale wydaje nam się, że również na rynkach rozwiniętych ten przyszły rok, na rynkach akcyjnych powinien być całkiem niezły. Pokusiłbym się nawet o takie stwierdzenie, że być może to będzie lepszy rok w Europie niż w Stanach, tak? Ale no z różnych też względów, takich chociażby, nie wiem, gigantycznego funduszu, który de facto jeszcze w Europie w większości krajów nie został uruchomiony, więc to jest jak gdyby też taki booster dla akcji, dla całej gospodarki. Więc w tym kontekście właśnie analizując inflację, stopy zwrotu, ryzyka, wydaje mi się, że jedyną klasą aktywów, która no może podjąć tą walkę z inflacją, to są akcje, aczkolwiek no, to się wiąże oczywiście z pewnym ryzykiem. Panie Szymonie, często wspominacie o tym, że polskie spółki są jeszcze dosyć tanie, szczególnie po tych ostatnich spadkach te wyceny się jeszcze obniżyły. Jest kilka ryzyk, które spowodowały tę przecenę, między innymi sytuacja polityczna. A jakie są wasze prognozy, jeśli chodzi o przyszły rok na polskim rynku akcji i w ogóle na światowych rynkach akcji? No to tutaj faktycznie jakby no, polski rynek jest dosyć specyficzny, bo no, przez wiele lat mówiliśmy na przykład wielokrotnie, nie tylko mówię my, tylko ogólny był pogląd, że polskie akcje są tanie, co nie znaczy, że mamy tutaj napływy. Jakby kwestia tych właśnie flowów jest, czyli napływów jest kluczowa. Ostatnie gdzieś półtora roku czy dwa lata czasu pandemii tutaj zdecydowanie tą sytuację zmieniły i no, wzrost z tym właśnie napływami też zmienił się obraz całego rynku. Mamy też bardzo dużą ilość debiutów. Widać, że ogólnie cała otoczka rynkowa całkowicie się zmieniła. No ale wciąż nasz rynek dosyć potrafi się dosyć specyficznie zachowywać względem rynków bazowych, czasami się całkowicie rozkolorować, więc to jest coś, na co trzeba zwracać uwagę. My na ten moment mamy pozytywny pogląd do polskich akcji, umiarkowanie pozytywny i tak jak tutaj no przed chwilą Pan też mówił, no też jakby ten polski rynek już raczej nie będzie rósł naszym zdaniem w takim tempie, jakim to mieliśmy. Bardziej dopatrujemy się tutaj okazji na rynkach zagranicznych i też tutaj muszę
powiedzieć, że z naszej strony też jest większe oczekiwanie co do perspektyw nawet rynku europejskiego niż rynku Stanów Zjednoczonych, gdzie szczególnie w tym roku bardzo dużo spółek jakby rosło na wskaźnikach, czyli po prostu rosły ich wyceny, ich wyniki też bardzo w ostatnich kwartałach pozytywnie zaskakują, ale wciąż ich wyceny jakby rosną w szybszym tempie. No i tutaj szczególnie biorąc pod uwagę politykę dziś Fedu, czyli mamy rok podwyżek stóp procentowych, no tutaj gdzieś ta dalsza ekspansja wydaje się ograniczona. Stąd jakby mamy pozytywne nastawienie, ale relatywnie jesteśmy tutaj bardziej pozytywnie do Europy i w tych rejonach będziemy szukać okazji. I szczególnie tak, jak mówiliśmy tutaj wszyscy przed chwilą, no wydaje się, że pomimo, że stopy nominalne z funduszy dziś obligacji, czy ogólnie z obligacji będą dużo lepsze w tym roku, to wciąż one nie pozwolą na pokrycie inflacji, więc należy poszukiwać okazji na rynkach akcji. I to, co jest kluczowe, to też przed chwilą było mówione, to jest właśnie to, żeby w portfelu funduszy mieć fundusze odpowiedzialne za różne warunki, za różne rynki i ten rok pokazał to dobitnie. No i co jest jakby najgorsze z punktu widzenia tych klientów najbardziej dotkniętych, czyli klientów konserwatywnych, którzy często w swoich portfelach trzymają tylko fundusze obligacji, jakby mają założenie, żeby przede wszystkim nie tracić, a w tym roku zostali dotknięci jakby najbardziej, bo klienci o agresywnych portfelach, mając dużo funduszy akcyjnych, zrealizowali bardzo fajne stopy zwrotu, natomiast ci klienci konserwatywni, szczególnie ci, którzy nie dopuszczali jakby alokacji jakiejkolwiek w akcje, tutaj mocno tracili, a my często jakby gdzieś tutaj staramy się uwrażliwić też naszych doradców, żeby właśnie oczywiście w ramach profilów ryzyka, na ile to jest możliwe, ale żeby także jakby ten mały komponent akcji nawet gdzieś u klientów konserwatywnych był, no i w tym roku ci klienci, którzy właśnie jakby zaangażowali się nawet w bardzo nieznacznym stopniu w akcje, to pozwalało gdzieś trochę pokryć to, co mamy na obligacjach, więc wydaje się, że na przyszły rok wciąż akcje, tu się zgodzę, że ten rok będzie dużo cięższy niż rok, który właśnie mija. Pierwsze półrocze prawdopodobnie jeszcze nam minie w dosyć pozytywnych nastrojach, natomiast drugie półrocze może być gdzieś na rynkach akcji naszych zdaniem cięższe, gdyż temat tutaj tych rosnących płac, inflacji przekładającej się na to i generalnie ten taki scenariusz troszeczkę osłabienia wzrostu gospodarczego może zyskiwać na znaczeniu właśnie pod koniec tego roku, no i to mogą zacząć dyskontować rynki akcji, więc gdzieś w połowie roku te przesilenie jest możliwe, ale na najbliższe miesiące wydaje się, że no, jeżeli chcemy pokryć inflację, no to na rynkach finansowych oprócz akcji nie za bardzo mamy teraz wybór. Panie Zbigniewie, już Pan wspomniał o złocie. Chciałem podpytać też w ogóle o potencjał rynku surowców, który w tym roku, surowce w tym roku wypadły bardzo dobrze. Czy jest to też jakiś element, który powinien znaleźć się w portfelu? Akurat fundusze surowców cieszą się jako takim zainteresowaniem w Polsce, szczególnie w tych ostatnich miesiącach. Zdaje się, że inwestor z ETF-i też notowało napływy do funduszu złota w momencie, kiedy z innych kategorii te pieniądze odpływały. No to tutaj przedmówcy już wspominali o tym, że bardzo trudno jakby uwolnić rynkowi funduszy czy klientom funduszy od patrzenia na przeszłe stopy zwrotu i one bardzo często silnie rzutują na to jakie fundusze są w centrum zainteresowania. Ja, jeżeli chodzi o fundusze surowcowe, nie dziwi, że po latach posuchy, kiedy w tym roku te stopy zwrotu objawiły się bardzo, bardzo pozytywne, że zaczęły przeciągać aktywa. No ze złotem jest o tyle inaczej, że to jest aktywo, które w dwa poprzednie lata zakończyło z solidnymi stopami zwrotu, a ten rok, jak już wspomniałem, skończy już prawie na pewno czy z dużą dozą prawdopodobieństwa na minusie. Natomiast jeśli chodzi o złoto jakby w kontekście kolejnych kwartałów, no to znowu są dwa elementy. Jeden to jest taki, że
Jak się patrzy na portfel, no będę wracał uparcie do tego, że to jest naprawdę długoterminowy portfel inwestycyjny, to jest długoterminowy projekt, czy taki powinien być. I w takim portfelu do mieszka złota, my zwykle mówimy 10-15% jest celowa i pożądana, bo po pierwsze złoto potrafi wesprzeć portfel wtedy, kiedy inne klasy aktywów, w szczególności akcji, zachowują się słabiej i po prostu zmniejsza wahliwość tego, czy zmienność, powinniśmy w zasadzie powiedzieć, tego portfela. Więc nawet jak patrzymy na ten rok, gdzie złoto jest na minusie, to jeżeli mieliśmy portfel oparty o akcje, obligacje i z domieszką złota, to akcje pozwoliły nam zarobić, dla obligacji nie był to najlepszy czas, ale jako całość ten portfel powinien cały czas, myślę, przynieść jakąś racjonalną stopę zwrotu. Więc tej domieszki złota bym się konsekwentnie w portfelu trzymał i w perspektywie kolejnego roku nie widzę powodów, żeby to złoto z portfela eliminować. Świata chyba nie stać na powrót do realnie dodatnich stóp procentowych. Ta luka może się jakoś będzie zmniejszać wraz z zaciskaniem polityki przez i główne banki centralne, i przez nasz bank centralny, ale powrotu do takiej sytuacji, z którą mieliśmy choćby w Polsce do 2017 roku, gdzie wpłacając pieniądze na taki zwykły depozyt półroczny czy roczny, wypracowywaliśmy nie tylko nominalną, ale też realną dodatnią stopę zwrotu, chyba za szybko nie będzie, więc te składniki aktywów, które sobie w takich okolicznościach ujemnych, realnych stóp procentowych radzą dobrze, cały czas warto w portfelu mieć. Panie Szymonie, a dlaczego to jest tak, że polscy klienci wiecznie sugerują się tymi historycznymi stopami zwrotu? Tak jak na przykład na przełomie roku 2020 i 2021, kiedy właściwie padały rekordy napływu do funduszy obligacji po rewelacyjnym roku. Czy to są jakieś kwestie edukacyjne? Z czego to wynika? Oczywiście nie chciałbym stawiać tutaj polskich inwestorów jako takich, którzy nie wiem, jedyni na świecie tak robią, albo że jesteśmy jakoś bardzo negatywnie jakby pod tym względem ukierunkowani, no ale nie da się ukryć, że wciąż tak szeroka praca wszystkich nas jest potrzebna w celu edukacji klientów, no i jakby na polskim rynku wiele jest takich inicjatyw, wydaje mi się, że idziemy w dobrym kierunku, bo jest to, definitywnie jest to po prostu efekt tego, że raczej nie jesteśmy narodem, który inwestuje szeroko, raczej bardziej mamy podejście do oszczędzania, no a jednak są to dwa różne podejścia. No oczywiście ma to też pokłosie jakby w poziomie zamożności, czy wynika z poziomu zamożności społeczeństwa i wraz z tym, jak jednak się bogacimy, to też coraz więcej osób interesuje się inwestycjami i też ta wiedza wydaje się, że po prostu będzie rosnąć. No a pierwszym takim podstawową rzeczą, na którą właśnie inwestorzy początkujący patrzą, no zawsze będą stopy zwrotu, no bo jednak każdy chce zarobić, więc patrzy to, na czym dało się zarobić i antycypuje, że tak też będzie w przyszłości, więc że tak powiem, nie zarzucałbym tego, nie dawałbym tego jako zarzut w stosunku do inwestorów, tylko kwestia jakby nie tylko branży, ale też branży, żeby edukować inwestorów, ale także jakby całego systemu edukacji, czy ogólnie też kwestii po prostu czasu, który musi upłynąć wraz z wzbogaceniem się społeczeństwa i coraz tym szerszą adaptacją inwestycji. No widzimy też, że zdecydowanie wzrosło na przykład zainteresowanie inwestycjami na giełdzie, która jakby przez ostatnie lata była w ogóle zapomniana i ciężko było spotkać kogoś, kto tak nagle zaczął się interesować inwestycjami na giełdzie. Raczej były to jakieś alternatywne sposoby. Tak teraz bardzo często wśród osób, które wcześniej nie inwestowały, widać, że to zainteresowanie jest. Pytają się o fundusze, pytają się o bezpośrednie inwestycje na rynku akcji, więc widać, że to się zmienia, no ale jest to proces, który na pewno będzie trwał latami i nie załatwimy go w ciągu miesiąców czy kwartałów. Panie Dariuszu, czy pan się zgodzi z tym, że rośnie liczba klientów, że nowe osoby pojawiają się w funduszach inwestycyjnych? Tak, jak najbardziej. No, tu też wydaje mi się, że świetną robotę robi program PPK, który jakby też
przyciągną do funduszy szeroką rzeszę nowych klientów. I też jak widać po wynikach, no, ci, którzy uwierzyli w te rozwiązanie i zdecydowali się pozostać w tym systemie, no, nie mogą narzekać na stopy zwrotu. Więc wydaje mi się, że no, jest to bardzo dobra inicjatywa, którą wydaje mi się też trochę jest może za mało jakby takiego dobrego marketingu wokół tego programu, a tutaj no, trzeba było podkreślać, no, wiadomo, że jako społeczeństwo jesteśmy no, trochę tutaj sceptyczni i mieliśmy w historii, w przeszłości parę rozczarowań, jeśli chodzi o system emerytalny, no ale tutaj wydaje mi się, że akurat to rozwiązanie jest bardzo dobre i warte nagłaśniania. I wydaje mi się, że to jest też taki kroczek, który klienci mogą robić w kierunku nowych rozwiązań finansowych, inwestycyjnych i w ten sposób będą zachęcani do poszerzania swojej palety i szukania nowych, innych rozwiązań. Więc tu jak najbardziej widzimy taki pozytywny trend. To, co jeszcze chciałem powiedzieć, jedną rzecz w nawiązaniu do poprzedniego pytania i do tego, co pan Szymon mówił, to jest taka ciekawostka w nawiązaniu do tego, jak się zachowują inwestorzy indywidualni, którzy podążają za wynikami za ostatnie, historycznymi. No tutaj jest taka, są też badania, że dotyczy niestety to również inwestorów profesjonalnych, więc tutaj też bym nie stygmatyzował klientów indywidualnych, a tym bardziej klientów w Polsce, bo tak się po prostu tak trochę działa mózg ludzki, że pamięta najlepiej to, co się działo w ostatnim okresie. I tak samo klienci indywidualni, jak klienci profesjonalni mają ten sam tak zwany bias i trochę takie skrzywienie występuje. No my jako inwestorzy profesjonalni staramy się z tym walczyć na co dzień i pewnie tutaj akcje edukacyjne też jak najbardziej by się przydały, żeby klienci indywidualni też byli lepiej uświadomieni w tych procesach. No ale tak jak powiedziałem, no nie jest to bynajmniej jakaś bolączka polska, czy chociażby klienta indywidualnego. Co do właśnie tych zachowań klientów, pamiętam, że te FIPZU zdaje się nie rejestrowało odpływów z platformy INPZU podczas tego marcowego krachu. Znaczy to saldo sprzedaży, jak pamiętam, było mimo wszystko w okolicach zera. Także to też chyba pokazuje, że to jest nieco inny rodzaj klientów. Czy pan Tomasz się z tym zgodzi? Wie pan co, wydaje mi się, że to mogło z czego innego wynikać, bo to ten nazwijmy to krach marcowy był tak silny i tak krótki, że tutaj chyba, bo to myślę, że to nie dotyczyło tylko TFI PZU, ale tutaj, że tak powiem, czasu na reakcję nie było, tak? I że tak powiem, ta przecena była tak mocna w krótkim czasie, że no to jest trochę podobny case jak w tej chwili z obligacjami. No ci, którzy byli w obligacjach, no to chyba złą strategią jest w tej chwili wychodzić z obligacji, tylko trzeba chwilę poczekać, bo po prostu jest szansa, że rzeczywiście te stopy zwrotu odbiją. No i wydaje mi się, że w marcu ubiegłego roku mogło być podobnie. Oczywiście no też być może tutaj praca naszych kolegów, taka edukacyjna, też zadziałała. Kontakt z klientami na pewno to też pomógł i takie uspokajanie, tak? Bo trudno, że tak powiem, sprzedawać z tak dużą stratą. No czasami oczywiście trzeba tego przysłowiowego stop lossa wziąć, ale akurat no, na szczęście ten marzec ubiegłego roku nie był taką sytuacją. I ja bym jeszcze nawiązał do jednej rzeczy. Oczywiście nie chcę tu, że tak powiem, występować w roli takiego adwokata i obrońcy polskiego parkietu, ale wydaje mi się, że właśnie nawiązując do tego, co kolega wcześniej mówił, to
To, co się zmienia na polskiej giełdzie, to oprócz właśnie tych funduszy PPK, które moim zdaniem też mają szansę zmienić, w ogóle te, tak poprawić trochę atmosferę na naszej giełdzie, ale też ostatnie lata to nie rozpieszczały inwestorów na warszawskiej giełdzie, stąd pewnie zainteresowanie polskich klientów warszawskim giełdą było dosyć niskie. Polska giełda permanentnie zachowywała się gorzej od innych rynków, czy to ościennych, czy rynków rozwiniętych. No, przyczyn było kilka. Moim zdaniem najważniejszą przyczyną to była bardzo słaba taka struktura indeksów polskiej giełdy. No, co to też miało, wynikało z jakiejś tam zaszłości, tak? No, WIG20 to de facto były spółki energetyczne, banki i na tym się kończyło. Natomiast proszę zwrócić uwagę, co się wydarzyło na przestrzeni ostatnich lat. W tej chwili bardzo dużo się pojawiło takich nowych, wzrostowych i całkiem dużych spółek. Myślę, że też bardzo dużą taką rolę odegrał debiut Allegro w ubiegłym roku. To przyciągnęło potężny kapitał zagraniczny i to nie chodzi tylko o to, że inwestorzy zagraniczni zainwestowali w Allegro, ale gdyby polska giełda zaczęła się gdzieś tam świecić na przysłowiowej tapecie inwestorów zagranicznych i to widać, jaki jest udział w tej chwili w obrotach w polskiej giełdzie inwestorów zagranicznych, ten udział cały czas rośnie, więc nasza giełda staje się coraz bardziej atrakcyjna. Proszę zwrócić uwagę, jak wygląda w tej chwili WIG20, jakie spółki w tym indeksie są, ile one ważą, a wydaje mi się, że to też jest nie koniec. No, w przyszłym roku są planowane kolejne duże debiuty dużych spółek. To też wydaje mi się może być takim no, dużym game changerem dla naszej giełdy, przyciągać ten kapitał zagraniczny, sprawiać, że te spółki rzeczywiście będą atrakcyjne, no, będzie, że tak powiem, w co inwestować i na czym zarabiać. Ale również te spółki poza WIG-iem 20, cały MWIG w tej chwili, to już też nie są średnie spółki, tak? To są całkiem duże spółki, które też są w kręgu zainteresowań inwestorów zagranicznych. To są średnie spółki z dużym potencjałem wzrostu, więc wydaje mi się, że to tu została w ostatnich latach duża, że tak powiem, praca wykonana i dlatego z takim delikatnym optymizmem patrzymy na polską giełdę. Z jednej strony właśnie patrząc na strukturę, na poprawiającą się strukturę tych spółek, które są w polskich indeksach, a z drugiej strony no ten czynnik, który może się powtórzy, ale właśnie moim zdaniem właśnie PPK-i mogą, fundusze PPK mogą tu trochę zmienić sytuację, plus jeszcze to, że wszystko wskazuje na to, że tej reformy OFE nie będzie, więc to też jest jakiś taki delikatny plus dla naszej giełdy. Panie Zbigniewie, akurat inwestor z TFI lubi inwestować w takie spółki wzrostowe. Jest ich całkiem sporo w funduszach. Jak pan patrzy na te zmiany, które dzieją się na polskiej giełdzie? Może być tylko lepiej chyba, jeśli patrzymy na ostatnią dekadę. Znaczy, jak mówimy, tutaj wielokrotnie padało, sam o tym kilkakrotnie mówiłem, że to inwestowanie powinno być projektem długoterminowym, a ciężko przekonać klientów, inwestorów, uczestników do inwestycji długoterminowych, jeżeli pod koniec 2021 roku indeks WIG jest praktycznie na poziomie ze szczytu z roku 2007, więc tutaj już myślę, że nikogo, nawet sami siebie nie przekonamy, że 14 lat to nie jest długi termin, więc to, że jeżeli w polski rynek nie będzie, może odwrócę jakby z sprawy, jeżeli polski rynek nie będzie w stanie dostarczać inwestorom z możliwości inwestowania w spółki, które, nie chodzi o to, czy urosną 100% czy 50% w perspektywie 12 miesięcy, tylko czy są w stanie w perspektywie kolejnych 5 czy 10 lat konsekwentnie zwiększać swoją wartość, co będzie znajdowało odbicie w skale działania, wartość, co będzie znajdowało odbicie w wycenach ich akcji.
no to będzie skazany na kompletną marginalizację. I tutaj no, widać, że pan redaktor postawił pytanie, czy było jedno z pytań, było takie, dlaczego do polskich akcji, czy do funduszy polskich akcji te środki nie płyną. No to klienci na te stopy zwrotu jednak patrzą. I proszę zwrócić uwagę, że nawet jak w ostatnim miesiącu, czy w ostatnim roku, czy w mijającym roku kilka miliardów złotych do funduszy akcyjnych napłynęło, no to jednak lwia część tych środków popłynęła do funduszy zarządzanych w Polsce, ale jednak inwestujących za granicą. Więc jakby dla nas nie ma problemu z inwestowaniem w Polsce, na polskiej giełdzie, bardzo chętnie to robimy, natomiast no, kluczowa dla nas jest jakość spółki, a nie to, czy jest ona notowana w Warszawie czy na innym rynku. Przejdźmy może teraz do pytania o kolejne lata. Zdaje się, że będziemy mieli do czynienia jeszcze przez dłuższy czas ze środowiskiem ujemnych stóp procentowych. Jak w takim razie w takim długim terminie budować ten portfel inwestycyjny, tak żeby sobie z tym poradzić, żeby jednak wyjść na plus względem inflacji? Może pan Dariusz Kędziora tym razem. Dobrze, to no, ja tak jak już wcześniej mówiłem, no, tutaj podszedłem do budowania tego portfela długoterminowo i w tym portfelu inwestycyjnym uwzględniłbym wiele różnych klas aktywów. Tak jak mówiłem, w tym momencie na przyszły rok ustawiłbym ten portfel bardziej defensywnie. Ja bym wyszedł trochę z takiego założenia, że nie szukałbym na siłę rozwiązań, które pokonają tą inflację. Inflacja ma to do siebie, że no, tak jak rozmawialiśmy na początku, może być uporczywa, ale może być też przejściowa. Więc może się okazać, że pod koniec przyszłego roku rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z dużo niższą inflacją, ale ta inflacja na przykład będzie spowodowana tym, że będzie dramatycznie, znaczy będzie dużo wolniejszy wzrost gospodarczy i wyrówna się ten popyt z podażą, o którym też wcześniej wspominałem. Jeśli będziemy mieli do czynienia z dużo gorszymi perspektywami gospodarczymi, no to pewnie nie jest to kontrowersyjna teza, pewnie ryzykowne aktywa będą się w tym momencie miały gorsze stopy zwrotu. Więc nie szukałbym tutaj na siłę rozwiązań, które koniecznie pobiją tą inflację w najbliższym okresie. Tak jak powiedziałem, podszedłbym do tego bardziej długoterminowo. Na początek przyszłego roku, no, prawdopodobnie jeśli chodzi o fundusze obligacyjne, których tutaj no, najbardziej się specjalizuję, wybrałbym fundusze obligacji krótkoterminowych. Tutaj zgadzam się, że ten początek roku może być jeszcze ciężki dla obligacji długoterminowych. Mamy do czynienia z wysoką inflacją, dużą niepewnością wokół tej inflacji. Mamy też niepewność dotyczącą funkcji reakcji banku centralnego, a co więcej mamy zbliżające się podwyżki stóp procentowe w Stanach Zjednoczonych. No to nie jest środowisko, które naturalnie jest korzystne dla obligacji długoterminowych. Także na początek roku nastawiłbym się raczej na obligacje krótkoterminowe i obligacje oparte na zmiennym kuponie. I tutaj też no, warto zauważyć, że dzięki tym podwyżkom stóp procentowych, które do tej pory mieliśmy, te obligacje zmiennoprocentowe są już oprocentowane relatywnie atrakcyjnie. No, wiadomo, że może one nie są atrakcyjne, jeśli chodzi o porównamy je z bieżącą inflacją, ale jeśli porównamy je z depozytami, które jesteśmy w stanie osiągać w bankach, no to są już bardzo korzystne stawki. 6-miesięczny WIBOR jest w tym momencie na poziomie 2,60. Więc no, takie będą resety kuponów na tych obligacjach zmiennoprocentowych. Jeśli weźmiemy, zainwestujemy w naszych funduszach obligacji krótkoterminowych, mamy duży udział obligacji korporacyjnych czy obligacji samorządowych. Są to w większości bardzo bezpieczne rozwiązania, które oferują jakiś spread kredytowy, no to mamy fundusze, których rentowność jest na poziomie 3-4%.
I wydaje mi się, że na początek roku no, ten 3-4% no, to jest taka rentowność, która powinna zadowolić klientów, a też uchronić ich przed możliwymi perturbacjami na rynku. A też w drugim kwartale, jeśli się ta sytuacja wokół inflacji bardziej wyjaśni, no to można wtedy myśleć o rozwiązaniach w funduszach inwestujących w obligacje bardziej długoterminowe, bo też zgadzam się tutaj z tym, co było wcześniej powiedziane, ta druga połowa roku może być już innym środowiskiem, jeśli chodzi o obligacje stałoprocentowe, obligacje długoprocentowe, może być dużo bardziej korzystne środowisko do inwestowania w te fundusze. Więc na początek roku, tak jak mówiłem, wybrałbym rozwiązania defensywne, tak żeby móc spokojnie przeczekać ten okres, a później przechodziłbym w stronę obligacji długoterminowych. Ale tak jak mówiłem wcześniej, no, ta drużyna powinna być mieć horyzont długoterminowy i pewnie powinny się tam znaleźć domieszki funduszy inwestujących bardziej agresywnie, czy to w akcje, czy w surowce, ale tutaj no, to jakby tu nie jestem ekspertem w tych klasach aktywów, więc chętnie zostawię to moim rozmówcom. To jeszcze tylko dopytam, jak klienci, jak wytłumaczyć klientom to, że jednak obligacje w przyszłym roku mają ten potencjał przynieść pozytywne stopy zwrotu po tak ciężkim roku? Czy klienci zadają takie pytania? No tak, oczywiście to się bardzo często pojawia w naszych ostatnich rozmowach. No wiadomo, tak jak już mówiliśmy wcześniej, klienci, którzy inwestują w obligacje, fundusze obligacyjne, no to są z założenia konserwatywni klienci, którzy no nie oczekują negatywnych stóp zwrotu, więc to, co się wydarzyło w końcówce tego roku, no na pewno ich negatywnie rozczarowało. No nas też, jako zarządzających tymi funduszami. No ale no tak jak my podchodzimy do patrzenia na te fundusze na kolejny rok, no to przede wszystkim no, horyzont to jest długoterminowy, no i powinniśmy patrzeć w dłuższym horyzoncie. A też tak jak powiedziałem, rentowności, czy ten punkt startowy, z którego zaczynamy, z którego wchodzimy w ten rok, jest diametralnie inny niż punkt startowy, z którego startowaliśmy w zeszłym roku. Rentowności są w innym miejscu, więc to daje no, pewną bufor bezpieczeństwa, nawet jeśli ta inflacja będzie uporczywa i te rozwiązania mogą dalej być pod presją. No ale tak jak mówię, na obligacjach krótkoterminowych ta presja będzie już dużo mniejsza, szczególnie na obligacjach zmiennoprocentowych. One rzeczywiście pod koniec tego roku miały słaby okres, no ale była to bardziej techniczna rzecz związana z bardzo gwałtownym wzrostem stóp procentowych i z gwałtownymi odpływami z funduszy. Więc te obligacje zmiennoprocentowe się no, miały słabo się zachowywały pod koniec tego roku, poniżej naszych oczekiwań, ale wydaje mi się, że to jest rozwiązanie, które na początek przyszłego roku jest jak najbardziej polecane i nawet w perspektywie całego roku no, może przynieść na pewno dużo lepsze stopy zwrotu niż depozyty w bankach. Czy no, to nie jest założenia, te obligacje, fundusze obligacji krótkoterminowych, to nie są rozwiązania, które mają przynosić 6-7% stopy zwrotu, żeby pokonać inflację. Więc no, tutaj po prostu trzeba realnie podchodzić do tych oczekiwań. Panie Szymonie, jak gdyby pan miał wybrać fundusz obligacji, to byłby to fundusz obligacji krótkoterminowych, długoterminowych? No my na ten moment jesteśmy negatywnie nastawieni do obligacji polskich, co w naszym wypadku oznacza, że preferujemy fundusze o niskim duration, czyli fundusze krótkoterminowych obligacji albo w tym roku przez cały rok de facto bardziej preferujemy obligacje korporacyjne niż obligacje skarbowe, tym bardziej obligacje długoterminowe. No i cały czas jakby utrzymujemy te nastawienie, wydaje się, że no ten pierwszy kwartał to na pewno je utrzymamy. Gdzieś pewnie w perspektywie, jak wcześniej rozmawialiśmy, końca tego półrocza, gdzieś ta zmiana na bardziej agresywną, może fundusze duże nastąpi, ale na razie wydaje się, że no fundusze krótkoterminowe to jest to, z czym musimy zostać, aby jakby tutaj klientów chronić.
Panie Tomaszu, wspominał Pan o funduszach pracowniczych planów kapitałowych. Jakiego typu spółki najchętniej inwestują takie fundusze? To są raczej duże spółki, czy jednak te fundusze szukają potencjału w mniejszych i średnich? I na jakie spółki Pan by postawił, jeśli chodzi o polską giełdę w tych kolejnych kwartałach? Znaczy w funduszach PPK to troszkę ustawodawca wymusza na zarządzających, jakiego typu podmioty mają być, bo tam minimalny udział jest ustalony, ile spółki z WIG-u 20 muszą stanowić, więc te spółki z WIG-u 20 zawsze tam będą i będą stanowiły istotny element tych funduszy. Natomiast oczywiście wszystko, co poza WIG-iem 20, to też jak najbardziej jest możliwość inwestowania i to jest ten komponent, który w długim terminie, bo przypominam, są fundusze, które gdzie są gromadzone oszczędności na emeryturę dla Polaków, więc ten komponent tych spółek mniejszych jest bardzo istotny w kontekście właśnie długiego terminu, to są, więc tutaj wybieramy spółki, no, mówiąc wprost, wzrostowe, tak, te, które w perspektywie kilku, a czasami nawet kilkunastu lat mają przynosić potencjał, no, dużą, wysoką stopę zwrotu. No, oczywiście też istotnym elementem w funduszach PPK po tej stronie akcyjnej to są to spółki zagraniczne i tutaj rzeczywiście też aktywnie szukamy pomysłów na rynkach zagranicznych. Głównie są to rynki rozwinięte, tam wydaje się, że tam cały czas jest fajny i wysoki potencjał wzrostu, czy to w Europie Zachodniej, czy w Stanach Zjednoczonych, ale też również w innych regionach świata. Więc tutaj ten portfel akcyjny jest mocno zdywersyfikowany. To ryzyko jest istotnie rozłożone raz na różne segmenty rynku, ale również i geograficznie, więc dobrze skonstruowany i wydaje się, że ustawodawca tutaj dosyć dobry pomysł miał na te fundusze takie emerytalne, tak, bo to tak należy je nazywać. No i oczywiście uzupełnieniem w funduszach PPK to jest ta część obligacyjna, w zależności oczywiście od tego, czy są te krótsze, czy dłuższe fundusze, tym ta część obligacyjna ma większą bądź też mniejszy udział. No więc to jest, mówiąc wprost, takie można podsumować tą dzisiejszą naszą dyskusję, bo to nieraz padało, no to jest taki fundusze PPK, to są takie dobrze skonstruowane, zdywersyfikowane portfele na dłuższy okres, tak? Nie patrzymy tutaj w perspektywie jednego roku, tylko tutaj jak gdyby ta perspektywa jest istotnie dłuższa. Więc tak rzeczywiście, no, ja się może tutaj powtórzę, no, mnie się wydaje, że no, paradoksalnie oczywiście ostatnie lata przyniosły, tutaj wywróciły nieraz różne teorie, z których się uczyliśmy z książek na studiach, więc wydaje się, że ten rok też jest specyficznym rokiem, tym takim bezpiecznikiem, czy tym przysłowiowym obrońcą, o którym tutaj kolega wspomina, to może być ten komponent akcyjny, który ma, że tak powiem, chronić ten kapitał w tym roku. No oczywiście to jest w formie żartu powiedziałem, ale może się tak zdarzyć, tak? I wydaje mi się, że ten komponent akcyjny w tym roku będzie istotny. Pierwsza połowa roku to na pewno byśmy stawiali, zgadzam się tu z przedmówcami, na fundusze krótkoterminowe, druga połowa roku to już pewnie trochę poprawa na rynkach obligacji i wydaje się również, że te obligacje korporacyjne bardzo atrakcyjnie w tej chwili wyglądają, patrząc na stopę, na wysokość stopy WIBOR, no tutaj jak gdyby ta rentowność tych obligacji korporacyjnych jest naprawdę, naprawdę wysoka, więc krótkoterminowe obligacje z domieszką jakichś funduszy akcyjnych polskich, ale także i zagranicznych. Wydaje mi się, że to jest dobra koncepcja przynajmniej na pierwszą połowę roku. Pan Tomasz już podsumował naszą dyskusję, także prosiłbym jeszcze pozostałych panów o kilka takich zdań podsumowujących to, o czym dzisiaj mówiliśmy. Zacząłbym od pana Zbigniewa. Panie Zbigniewie, jak chronić kapitał przed inflacją?
Myślę, że najkrócej jak się da, to bym wykorzystał ten taki szok inflacyjny, który wszyscy przeżywamy, i do tego, żeby jakby każdy inwestor przeprowadził taką solidną refleksję i postarał się pomyśleć, rzeczywiście rozdzielić dwa portfele. Jeden bieżące finansowanie czy bieżące potrzeby i drugi rzeczywiście portfel inwestycyjny. I w tym drugim portfelu inwestycyjnym, żeby w 20% koncentrując się na prognozach czy oczekiwaniach, a w 80% na tym, o jakim horyzoncie mowa, jakim inwestorem jestem, stopniowo zbudował swój portfel, może w perspektywie całego 2022 roku, tak żeby mu dobrze służył przez kolejne kilka, a nawet kilkanaście lat. Dziękuję. Pan Dariusz? Ja zgodzę się tutaj z moim przedmówcą, tak jak już wielokrotnie tutaj na tym panelu rozmawialiśmy. Inwestowanie to jest proces długofalowy i tak powinniśmy do tego podchodzić. Powinniśmy dobierać do tego swojego portfela, czy do tej naszej, jak ja to wcześniej nazwałem, drużyny, zarówno elementy ofensywne, jak i defensywne. Natomiast na nadchodzący rok raczej byśmy rekomendowali defensywny charakter tego naszego portfela inwestycyjnego, a wśród nich głównie rozwiązania stawiające na obligacje krótkoterminowe i obligacje oparte o zmiennym kuponie, w tym również właśnie, czy zwłaszcza obligacje korporacyjne i obligacje samorządowe. Wydaje nam się, że to jest taka rentowność tych funduszy powinna satysfakcjonować klientów w nadchodzących miesiącach i pozwoli też przeczekać ten okres wyższej inflacji i później zdecydować, jak już będziemy mieli większą pewność, jeśli chodzi o nadchodzący rok, a szczególnie tą drugą połowę roku, w co dalej możemy, w którą stronę się przesuwać, czy pozostać na tych rozwiązaniach defensywnych, czy przesuwać się w stronę rozwiązań bardziej ofensywnych, czy to obligacji długoterminowych, czy rozwiązań jeszcze agresywniejszych, jak fundusze akcyjne, czy z domieszką ekspozycji na surowce. Czyli takie ustawienie 5-3-2 raczej, tak? Tak, tak, tak. Nawet bym może powiedział 5-4-1. Panie Szymonie, jak się pan ustawi? No tak, no wydaje mi się, że najlepszym podsumowaniem naszej dyskusji jest to, żeby pamiętać, że no właśnie jakby portfel, to trzymając się konwencji, to jest drużyna, no i jeżeli myślimy o długim terminie, no to zawsze powinniśmy pamiętać, żeby po jakiejś chociaż części każda z tych pozycji była obsadzona, no czyli zawsze nie, portfel to nie jest jeden fundusz, to nie jest jedna klasa aktywów, tylko jeżeli to rozdzielimy, no to w długim terminie powinno nam to przynosić korzyści i zapewnić nam relatywne bezpieczeństwo w takich sytuacjach skrajnych, jak mamy do czynienia chociażby w zeszłym roku, jeżeli chodzi na rynku obligacji, więc pamiętajmy o to, żeby jednak ten portfel dywersyfikować, tak mówiąc ogólnie, no i pamiętać o horyzoncie długoterminowym, a nie perspektywie miesięcy czy kwartałów. I nie dać sobie strzelić gola. Panowie, bardzo dziękuję za naszą... Zachęcam do dyskusji na naszym forum. Thank you.